Siemanko, moi drodzy, cześć i witam was w kolejnym odcinku Zagramy w Warhammera. Tym razem zagramy w Supply and Demand, ale zagramy w wani na normalu. Znaczy na to, że jest to bardzo trudna misja i szczerze mówiąc ani razu jej nie zrobiłem. Gramy Wiedźmą Ognia. Nie lubię tej postaci, bo nie umiem ją grać. No ale wiecie, do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić. Najwyżej przejebiemy przeze mnie. I tak pewnie będzie. Już uważam, że ta klasa jest trochę cięższa niż inna, względu na to, że nie ma amunicji, ale ma tą mechanikę overcharge'a, a przegrzać się bardzo łatwo. I gramy na normalnym poziomie trudności. No nie widzę, są na początku dopiero. Co posiadamy? Posiadamy Witch Hunterla? Nie posiadamy Witch Hunterla. Posiadamy zwykłego trepa. Cudownego. Ogr. Gdzie on jest? Gdzie on kurwa jest? Ała. Lepiej tego nie mogę ująć. O kurwa. O ja pierdolę. Kurwa, tam jest asasyn. Jak mówiłem, to jest najtrudniejsza misja. Raz udało mi się dojść do końca, ale nie kończyliśmy jej. Ale chyba ogry nie żyje. No, to pocieszające. Dzięki Bogu umarł w takim miejscu, że jest go w miarę łatwo odletować. Czy to już na samym początku? Nie lubię szybko tej broni, gdyż zazwyczaj jest zabijanie trochę czasu trwa. Co mamy w kuferku? Potion healingu. Nom. Jak to brzydko wygląda. Ale tekstury zmniejszyłem, żeby mieć stałe 60 klatek, bo przy dużych hordach zaczął opadać, że tak powiem. Warrior idzie w dobrym kierunku. Cudowna kapliczka. Śmieję się, że czasy Warhammera to jedyne czasy tutaj, kiedy modne są czaszki na ścianach domów. W sumie bardzo mi się podobała pewna teoria. Nie wiem, czy to jest autentyk, czy to jest tylko teoria, że Warhammer Dark Times, czyli młotek standardowy, jest tak naprawdę po Warhammerze 40 tysięcy. Coś takiego. Czy to była planeta? W którym się kładzie. No cóż. Jak wiemy, ogień słabo pali beczki. O kurwa.
Czy ja naprawdę złapałem za niego tego rata? Ja pierdolę. Ja nie wiem, o czym mówicie, chłopaki. LOL! Nice. Ach, bo jeśli ładowany atak liczy się za headshota, to znaczy, że powinien zabijać na strzała gatlingi i gazowce. Dlaczego wy się kurwa nie chowacie? Dlaczego ona tam stoi i się z nimi bije? Szkoda, że kiedy czarodziejka się nie pali, to nie zadaje obrażeń przerwy. To było całkiem fajne. Dobra, chyba pora na Potiona. Już się troszkę przypaliłem. Ja ci dam kurwa wiedźmę. Już nie jesz tam wiedźmą. Może trochę. Ja się nie dziwię, że Fire Mage jest w każdym teamie, przecież to jest OP. O kurwa. Tak długo jak do mnie nie podejdę. Kolejny spalony. Strzały. Co to tu? A, czyli na tej mapie są tomy, ale... Dobra, ma go, ma ten tom. Jestem zdziwiony, myślałem, że tu nie ma tomów. Czyli trzeba się znowu wszystkich lokacji nauczyć. Ale to pewnie z jakąś bardziej ogarniętą grupą, gdyż tych na to... No to nie oskarżam. Wiesz, że jak dojdziemy do marketplace, będzie strasznie chujowa sprawa ze zbieraniem zboża. Liczę, że ci goście ogarną. How and ouch. O, to wygląda jak miejsce na tą. Albo jednak nie, to po prostu inne przejście. Nie podoba mi się mała ilość mojego HP. To mi się najmniej podoba. Ale co zrobić? Potionka zostawili dla mnie. Mili ludzie. Mi się medyczne rzeczy przydadzą. Ten Witch Hunter jest tak bezużyteczny. Jestem ważniejszy. Tu wygląda jak miejsce na tomik. Tomik poezji. Nie, 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 kurwa, nie. Spierdalej. Przepraszam, że tak długo. Aha, asasyn. Asasyn. Czekajmy na tego asasyna, może lepiej.
Piękne! Nie wiem z czego on mu zajebał, ale ślicznie poleciał. Spierdalajcie. Szczulki pierdolone. Śmieję się, że tak dużo zwłok ludzi, gwardzistów, a tak mało skavenów. Strasznie dziwi mnie, że ten Witch Hunter nie bierze w ogóle healy. Głównie... Wszyscy się jadują. Dobra, chyba skończyliśmy. Tu też będzie patrol. Właśnie elfka jest fajna, bo ma te dwa sztylety. Pewnie jest coś, czego w mechanice czarodziejki nie rozumiem, ale... A, już wiem, chyba mi się miecz podpalił, czy... Nie. Ciężko mi to określić. Gazowy fiut. Jak ja mogłem tu mnie trafić? Chodź tu! No co za jebany sukingot! Fiucie! Kurwa! Potionka i amunicja. I pomyślę, że ten szczurek miał żonę. O! Ludaj. Gdzieś ty to znalazł, ale dobrze, że to znalazłeś. Skończmy to, będę szczęśliwy. A, bo to są... Tylko jak oni się przeciskają? Tutaj chyba były dwa... Dwa lata ogry, jeśli dobrze pamiętam. Chociaż liczę, że będzie tylko jeden. Właśnie uważam, że to jest znacznie krótsza misja niż Sherlock, czyli ta pierwsza, którą rzucamy i tyle. Zobaczymy, jak będą następne 10 misji. Liczę, że będą warte tego wszystkiego. Bo póki co gra mi się podoba. Gra mi się przyjemnie przede wszystkim. Where? Where is this stash? I don't know. Amunicja. Jestem zdziwiony, że on używa lapiela, ale...
widzicie, dużo osób nie wie, gdzie tu są. To ja sobie je wezmę dodatkowo. Czy nie mogę? Chyba mi pozwolili. Albo mi nie pozwolili? Pozwolili. O, ty fiucie. Nie wiesz, że pedomoncerka się podpala w poświęceniu? O, co za fiuty. No. Dobra. Daj, tutaj pewnie umrzemy. Zastanawiam się, czy w tej grze będą skiny. Kiedyś z kimś pisałem i pisał, że raczej nie będzie żadnych skinów ani niczego w tym stylu. A szczerze mówiąc, fajnie było pograć na przykład Soldierem, który byłby fanatykiem Sigmara. Wiecie, granie z młotem miałoby bardzo dużo radości. Ja pierdolę. Ale ludzie pisali, że to jest raczej mało prawdopodobne. Co zmienia faktu, że byłoby to miło zobaczyć. Dobra. Czemu pozwalacie, żeby kobieta dźwigała? Cześć, Olesa! Okej. No i teraz mam cztery worki. Bardzo podobne do przenoszenia karnistrów z Left 4 Dead. Dobranoc, Krysor. No to chuj. O kurwa. Pierwsza nietrafiona to oznaka pecha. O kurwa. No świetnie. Cieszę się, że mi pomagacie. Ja pierdolę. Dupi fiedlu za mną. A, już umarł. Dobra, ja się uleczę. No, tam jest właśnie Gatling Gunner, który jest w miejscu, w którym ciężko go dostać. Dobra. Magnus the Pious, a wise man indeed. Now, what about that treasure? Where is your magic now? Co kurwa? Proszę, ten śmiech był taki smutny. Stara technika z Paydaya. Chyba skończymy to. Dotrzymamy wszystkie worki.
Mamy 4, 5 w sumie. Dobra, wszystkie mamy. Chcesz CSGO, to idź graj w CSGO, snajper. No problemu. Nikt ci nie mówi, jak masz żyć. Nie jesteśmy twoim ludźmi. Jak to fajnie wygląda, jak ona pcha tą łapką. Spierdol... Ten odrzut. Kurwa, dam magię, fiut. Dobra. No, spierdalamy. Ładnie. Ładnie. Misja skończona. Chyba za drugim razem, nie? Nie, za pierwszym. Po prostu weszliśmy w dziwnym momencie. Furious 5! Cała piątka zaliczona, czyli mogę w 100% cieszyć się graniem swoich... Twoim dwarfem. Yeah! Dodatkowy loot day i jeden tom zebrany. Za mało expa, żeby wbić poziom, bo to nie był hard, ale damy radę. Chciałbym to. Co tam ciekawego kości rzucą? O, chujowo. O nie, biały item. Cierpię. Bardzo cierpię. Jej, chujowe. Ah, return to in. Dobra, moi drodzy. Skończyliśmy misję zgodnie z założeniami. Dało się. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. I mam nadzieję, widzimy się w Warhammerze bądź Paydayu. No i siemanko, do usłyszenia, mówił Bielak 206. Wcisnąłem zły guzik. A akurat ktoś dzwoni.